Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii FIFA 22 Kariera menadżera własnym klubem. No naprawdę bardzo długo, znaczy bardzo długo, jakieś parę dni nie było, ale jak na mnie to jest naprawdę bardzo długo, bo zwykle naprawdę w ogóle nie przerywałem, codziennie były, no ale no niestety choroba tym razem już nie dała mi, no nie dała mi, żebym mógł nagrywać. Raz właśnie chorowałem, potem nagrałem jeden odcinek, jeśli się nie mylę. Myślałem, że wszystko już jest okej, ale z powrotem znowu mnie ta choroba złapała, więc no nie chciałem się przesilać, wolałem właśnie parę te dni odpuścić sobie, no i mam nadzieję, że teraz już z powrotem będę mógł wrócić, żeby nagrać właśnie codziennie. I ostatnim razem skończyliśmy na niedzieli 26 maja 2030 roku. Nie wiem, czy pamiętam, co ja robiłem ostatnim razem, ale zobaczę. Mecz, mi się wydaje, że z Wolves grałem i ten mecz rewanżowy z Juventusem, bardzo jest duża szansa, że tak to było. No i patrząc na ligę, to jest mecz Manchester City, który chyba nie będę grał, bo on jest o nic dosłownie dla nas, ani nie będzie, no znaczy no, jak jeśli wygramy, a United nie wygra, to możemy się zrównać, ale to nie jest takie ważne. Najgorzej to trzecie pewnie miejsce zajmiemy. My sobie rozegramy ten finał Ligi Mistrzów i też oczywiście później właśnie zaczniemy też nowy sezon, bo jednak chciałem troszkę przyspieszyć tą karierę menadżera. No bo jednak powoli się robi trochę to monotonne, a jednak chcę mieć te wszystkie 15 sezonów, jak już jest 2030 rok, bo tu już naprawdę niewiele zostało i miarę będę próbował właśnie te sezony szybciej robić. Może będę grał jeden mecz po prostu na odcinek, jest też taka duża szansa i więcej może po prostu meczu będę oglądał, jako że symuluj mecz. Ten mecz nie dam na symuluj mecz, tylko po prostu na szybką symulację. Tak wygląda nasz skład. Nikogo oczywiście tutaj nowego nie ma. Skład dobrze bardzo znany. Patrząc na City, no to ja nie pamiętam naprawdę już zbytnio, ale widzę, że dalej jest tutaj Cole Palmer chyba, choć Cole Palmer jest normalnie skrzydłem, więc nie wiem, czy to on może być. Jest Kaiki, jest też Foden, jest, nie wiem, który to Silva, chyba nie jest Bernardo Silva, tylko jakiś inny Silva, jest też Diaz, jest właśnie Ederson, jest parę małych prawdziwych zawodników. Legendarny oczywiście, jestem też ciekawy mojej formy, bo naprawdę też nie grałem dość długo, bo jakieś tydzień, niecały tydzień nie grałem. Więc też jestem ciekawy, jak to w miarę wygląda. Dobrze, a w sumie przecież ja nie miałem tego meczu grać w Manchester City, więc pójdę na wynik. No, pomyliłem sobie. Miałem właśnie go sumować, bo miałem właśnie. Normalnie bym grał, bo to jest dobra drużyna, tylko właśnie no, zapomniałem, że to nie jest mecz ważny, właśnie. Nie ma co też tak grać tych meczów, bo i tak w Manchester City się spotykamy i praktycznie jeden mecz na sezon zawsze z nimi gram. Więc to nie jest tak właśnie, że rzadko co mam czas, żeby z nimi zagrać. Ja po prostu przejdę do wyniku. Teraz Sandler, widzę, że tutaj jest też prawdziwy zawodnik Manchesteru City. Przejdziemy właśnie do wyniku. I 1 do 1 po bramce Franka i Fodena, czyli mamy remis, czyli na pewno kończymy na tym miejscu. United zremisał, więc tak czy tak, nawet gdybyśmy wygrali, to byśmy na tym trzecim miejscu skończyli. Więc teraz mecz oczywiście przed nami będzie z Realem, jeśli nie mylę. Tak, z Realem jesteśmy w finale. 1 czerwca. Oczywiście będzie na koniec tamtego sezonu. No nie pamiętam w pucharach jak skończyliśmy, ale wy na pewno wiecie, bo oczywiście to w poprzednim odcinku było. Mam nadzieję, że nikogo nie ma zawieszonego na to spotkanie, bo oczywiście kontuzji nie ma żadnych. Wygasające kontrakty, a to Penny Quiroga, to pamiętam, że z nimi nie będę przedłużał. Dobra, wszystko jest gotowe chyba. Patrząc na skład Real, no to jest mocny skład, nie kojarzę tego Renauda, czy tego Galeno, czy Marku, no jest paru zawodników, wiadomo, to jest 2030 rok. Wielu zawodników, coraz więcej będzie po prostu stworzonych naprawdę, u nas Hilzel, Bustos, Tapia, Lind, Howard, to są wszyscy, to cała obrona jest po prostu, szar to samo, stworzeni zawodnicy, bo Braw, Salazar, Dolan, Wrank oraz Gavi, to są prawdziwi zawodnicy oczywiście. No dobra, San Siro, graliśmy tu już, jeśli się nie mylę. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. No i to jest właśnie pierwszy mecz od no, paru dni właśnie, więc jestem ciekawy, to jest dość ciekawe właśnie, że na finale od razu będę musiał spróbować zobaczyć, jak teraz mi się gra. No z przewrotki widzę. Salazar, no jakbym w finale Ligi Mistrzów właśnie teraz tak strzelił, to naprawdę byłoby to świetne oczywiście. Na mi wystarczy po prostu spokojnie, normalnie wygramy. Będziemy zaczynać. Real wygrywa na Ligę Mistrzów na San Siro. Jeśli nie, to było w 2016 roku. Tak, w 2017 w Walii, w 2018 w Kijowie wygrywali.
czyli właśnie w 2016 wygrali na San Siro, tutaj z Atletico, w derbach Madrytu. No, mam nadzieję, że tym razem oni nie wygrają. Mam nadzieję, że tym razem to my dopiszemy sobie drugą Ligę Mistrzów w historii tego klubu. No właśnie, no to jest troszkę taki minus, może powinien zagrać ten mecz Manchester City, że właśnie no jednak nie jest, nie wiem jak jestem w formie, bo nie grałem właśnie parę dni, no jestem ciekawy właśnie jak sobie poradzę. Gravenberch przyblokowany ten strzał. Oj, ładnie tam wycięte, ale bałem się, żeby tam się nie skończyło to źle. Będzie out. Znaczy out, nie out, tylko właśnie wykop od bramki. Sierżer przy piłce. No zobaczymy, zobaczymy. Chciałbym puścić tutaj do Brafa tą piłkę właśnie. I taka typowa akcja Brafa. To pamiętam, że on takie akcje lubiał robić. Courtois mnie zdziwił szczerze, bo zwykle nie wychodzą ci zawodnicy, więc nie spodziewałem się tego nawet, że on tak wyjdzie. Nie najlepsze podanie teraz. Braf, Salazar, Courtois. Będzie mnie teraz nękał Courtois. Druga już dobra okazja wybroniona, to musiał złapać. Niecodzienny był ten błąd właśnie, co zrobili tutaj przy wyprowadzeniu piłki, bo jednak komputer nie lubi się tak często myć, zwłaszcza na legendarnym taki sposób oczywiście. Hylzel niestety nie dał rady tą piłkę przejąć. Braf, pomimo że nie jest tu tam, gdzie powinien być naprawdę. I niestety takie coś wpada. No nie jest, by mi się podoba, że ja mam takie lepsze trochę okazje, takie to po prostu taki obrót, strzał i to jest bramka. Dolan teraz. No nie mam zbytnio, nie miałem jak komuś tu podać. Nie, lepiej, kurde, nie lubię tego właśnie, jak mi często gra nie da kogo, nie da mi sterować tym, kim chcę. Tutaj było blisko błędu. Ale no kurde, nie zauważyłem, że tutaj Braf nie był, że nie był odsłonięty, znaczy, że był zasłoniony po prostu, nie zauważyłem. Aha, tutaj Tapia został odrzucony jak po jakimś prądzie, jakby go prąd poraził od tego zawodnika Realu. No i Dolan, uważaj. Dobra, będzie ta nasza piłka i Howard teraz. On jest szybki, ja o tym wiem i on to musi pokazać teraz i uciekać z tą piłką. Salazar ładnie się pokazał, ale Howard, jak on mógł tego nie... Te podanie, jak on mógł nie podać dobrze, no tam było naprawdę sporo wolnego miejsca, żeby to podanie tam precyzyjnie posłać. Naprawdę mi się nie podoba to, że takie proste błędy, no które naprawdę mi się wydaje, że ja zrobiłem wszystko dobrze, bo ja po prostu podałem i dobrze wykierowałem to analogiem, ale że Howard źle to podał, to już nie moja wina. Dolan tą piłkę przejmie, tak. I Dolan teraz ma szansę uciec tą piłką. Tutaj teraz od tego zawodnika, oj, nie widziałem tego gościa tutaj, mi się wydaje, że musiał się jakoś tak troszkę nagle pojawić. On chyba zszedł z środka na bok. Troszkę nie przewidziałem tego. Dobrze Tapia wyszedł. I może teraz. Muszę walczyć z tym Salazarem. Dobrze, Salazar tutaj wybiega. Tylko że no właśnie, on nie jest jakimś demonem prędkości. I to on bardziej powinien być w środku. Strzał troszkę z ostrego kąta. Jeszcze Dolan. No i to jest to... Dolan był na spalonym. To jest naprawdę głupia zasada, bardzo nie lubię tej zasady. Wiem, że to właśnie był na spalonym, ale podczas dobitki nie podoba mi się właśnie, że ta zasada funkcjonuje ze spalonym. Tak kiedyś chyba, jeśli nie mylę, w finale Realu z Liverpoolem w Kijowie, jeśli nie mylę, była taka sytuacja. A nie pamiętam dokładnie, czy tak było. Tak mi się coś kojarzy, że tak właśnie to było. Pamiętam, że ten mecz tam oglądałem, właśnie tam mi się wydaje, że tak właśnie było coś takiego tam. Naciskałem naprawdę, Real dość naciska tych ich zawodnicy, pomimo że właśnie mają przewagę. To może jeszcze Szar. Nie tak chciałem, ale nie wierzę. Jak on tego nie trafił? No nie mogę naprawdę, co się w tym meczu dzieje, no. Kolejny raz sytuacja, która powinna być bramka, nie jest bramką. Nie wiem naprawdę, co się dzieje.
Nie podoba mi się to, bo nie gram źle po tej przerwie. Nie wiedziałem, czy właśnie będę grał dobrze, czy nie. No i nie gram jakoś źle, według mnie. Ale po prostu te okazje, które są tam marnowane, nie powinny być marnowane, krótko mówiąc. To pewnie jest Wrang, aha, dobra. Bustos. Braw z pierwszej powinien strzelać, będzie rożny, będzie rożny. Sazar, czy uda mu się, nie udało mu się wygrać jeszcze Mountowi, to dobrze, tam piłka spada. Galeno. Dobre podanie, ale Hyzel będzie chyba pierwszy, nie, bo zrobili to inaczej niż myślałem, krótko mówiąc. Przejdzie piłka, przejdzie do Bustosa, Bustos powinien właśnie wygrać główkę i tak się dzieje. Jeszcze uda się, no kurde, ten Braw inaczej trochę do tej piłki powinien pójść, niestety nie poszedł tak jak chciałem. No i teraz, może to być dobra kontra. Dobre podanie do Dolana, Dolan ucieka z tą piłką. I strzał, jest bramka, no w końcu, dzięki Dolan, że to ty w końcu wykończyłeś okazję, która powinna być bramką. I mamy remis w finale Ligi Mistrzów. I zaczynamy od nowa wręcz, można tak powiedzieć, bo znowu remis. Barella. Dobra, teraz przejęcie piłki, ale nie na długo, niestety. Nie najlepsza tutaj taka wymiana, to jest faul, ale gramy dalej. Gdzie jest Howard właśnie? Dobra, mamy piłkę. Trochę wolałbym właśnie uciec na skrzydło, żeby trochę nie było już tego zamieszania tutaj, gdzie jest. Dobra, podanie do Salazara. Szar. Uda się, piękne podanie do Wranka. Wrank i to jest bramka. Pięknie Wrank. Jest prowadzenie. Mamy 2 do 1 i prowadzimy w finale Ligi Mistrzów. Trochę gardło mi przeszkadza w nagrywaniu, bo nie dość, że trochę mnie jeszcze tak lekko boli przez chorobę, to jeszcze dzisiaj nagrywałem dość dużo klipów odbudowy, bo naprawdę chciałem, żeby jeszcze odbudowa wychodziła dalej co tydzień. I mi się udało. Mam nadzieję, że to skleję na czas i wszystko się to uda zrobić, bo klipy już są. I mam nadzieję, że właśnie uda mi się normalnie wrzucić ten film. Powinno to w sumie być w ten sam dzień, co ten odcinek wyjdzie. Ta odbudowa. Tylko właśnie przez to, że trochę przez trochę gardło właśnie mnie boli przez takie nagrywanie. Dobra, dobra interwencja teraz Howarda. Dobrze, Tapia wyszedł, świetnie. I teraz Salazar. Tylko jest tu bardziej sam. Wolałbym nie do Szara, ale jeśli z tego będzie bramka, to nieważne. Szar, no był to mega ostry kąt. Mogłem spróbować inaczej to rozwiązać, ale chciałem zastrzelić. Jeśli bym to strzelił, to myślę, że już bym wygrał. Tak to będzie dalej nerwowo. Wrzutka teraz. Dobra, to jest dość wrzutka. Miałem mówić, że Lind nie powinien mieć z nimi problemów. Oj, nie tak, nie tak, nie tak to miało wyglądać. Lind, wyjdź. No dobrze, jeszcze nie jest niebezpiecznie. Dobrze, Howard. Tak, ja się cieszę, że z tego nie padła bramka, bo nie darowałbym sobie. No próbowałem właśnie tam niepotrzebnie może podawać. Choć i tak to pierwsze podanie miało być do Tapi od bramkarza, miało być do Howarda. Strzał nie udało się, nie będzie już naszej piłki, ale teraz mamy piłkę. Z powrotem oddanie do Wranka. Niestety, jeszcze Wrang ma piłkę. Braw. Wrang strzał niecelny, niestety niecelny. Rodrygo wchodzi. Mają jeszcze możliwości zmian. Na krótko rozgrywają. Długie podanie. Howard nie poradził sobie niestety z tym, nie wygrał.
Brawo, wywal tą piłkę i powywalałem trochę tą piłkę i udało mi się teraz. Szarma tą piłkę, biegnie na skrzydle. Nie zamierzam sobie oddać, nie zamierzam dać, zabrać sobie tą piłkę. Jeszcze Wrang odda strzał i to jest 3 do 1. Wrang kończy marzenia Realu o wygraniu kolejnej Ligi Mistrzów. Nie wiem już, która to byłaby ich Liga Mistrzów, ale to nie jest teraz ważne. Wrang z bramką, szczerze, to był strzał po prostu, żeby oddać jeszcze strzał na koniec tego meczu. Nie myślałem, że strzelę. Myślałem, że za słabo, znaczy strzeliłem. Ale Wrang dzięki tej bramce też można powiedzieć spokojnie, że on był bohaterem tego meczu, bo on nam dał bramkę na 2 do 1, dzięki której zaczęliśmy prowadzić i on dał nam też już 100% pewność, że wygraliśmy Ligę Mistrzów po tej bramce ostatniej. Jest zwycięstwo, drugi raz wygrywamy Ligę Mistrzów. Bardzo naprawdę fajnie, że udało nam się, bo jednak podtrzymujemy naszą serię. Oczywiście tak, można by tak powiedzieć, podobnie do Michaela Jordana w Chicago Bulls. Wiem, że to nie piłka nożna, ale z tym mi się najbardziej kojarzy. Jak Michael Jordan był z Chicago Bulls w finale, zawsze wygrywał. I ta, jak na razie, nie mamy takiego jakby jednego zawodnika, ale ogólnie jako cała drużyna. Jak jesteśmy w finale, jak na razie to wygrywamy. I z tego, co też dobrze pamiętam, to z Atletico wygraliśmy pierwszą Ligę Mistrzów chyba, więc to by oznaczało, że wygraliśmy Ligę Mistrzów z drużynami z Madrytu. Więc jeśli jest drużyna z Madrytu w finale, to jest duża szansa, że wygramy. Mam nadzieję, że tak przynajmniej to będzie wyglądało. Choć jako to, że Real jest moją ulubioną drużyną, niezbyt chcę ich cały czas bić w finale. Choć tych dużo szans już nie będziemy mieli, bo mi się wydaje, że jakieś 6, maksymalnie 7 sezonów tutaj jest. Ale już te 6-7 sezonów będą szybciej leciały. Bo tak jak mówię, właśnie troszkę to już jest monotonne się robi, powiem szczerze, i wolałbym właśnie troszkę szybciej to skończyć. Bo nie ukrywam, że też to da wtedy szansę na robienie innych serii. Nie tylko z FIFA tak naprawdę, z innych też gier, które planuję. No ale jak na razie możemy się skupić na świętowaniu tej drugiej Ligi Mistrzów. I oczywiście Howard kolejny raz ma tą okazję, ma tą przyjemność podnoszenia jako kapitan drugi raz tego trofeum. Mi się wydaje, że skład się nie zmienił w ogóle, nie wiem, chyba Lind był już wtedy na tym wygraniu z Atletico. Mi się wydaje, że to 2 lata temu było. W tamtym sezonie odpadliśmy chyba w półfinale. Tak mi się wydaje, a 2 lata temu wygraliśmy chyba. Może tak było, może nie, nie pamiętam dokładnie. Tak mi się właśnie wydaje, że nie zmieniła się nasza jedenastka podstawowa od tego właśnie meczu. Jeszcze na koniec zdjęcie pamiątkowe z tego zwycięstwa. No i możemy zakończyć ten sezon, naprawdę dobry sezon, bo mamy trzecie miejsce Premier League, wiadomo, nie obroniliśmy Premier League wygrania. Nie mamy jeszcze właśnie sezonu, w którym wygraliśmy i Premier League, i Ligę Mistrzów. Nie ukrywam, że byłoby mi naprawdę miło, jeśli byłoby tak w następnym sezonie, bo chciałbym przynajmniej dublet mieć. A super byłoby naprawdę mieć triplet, mieć przynajmniej trzy wygrane trofea, na przykład puchar jakiś. Oprócz tego jeszcze właśnie Ligę i Ligę Mistrzów, byłoby naprawdę fajnie. Liverpool zdeklasował rywalizację, rywalów ogólnie w tym sezonie, bo mieli 92 punkty, a drugi Manchester United 76, a my 73 oczywiście i ostatecznie na trzecim miejscu skończyliśmy. Tylko oni, tak? Co są ci dwaj? Tak, no to oficjalnie Payne był od początku, to co ciekawe, od początku Quiroga był jako zawodnik juniorski, tak mi się wydaje, no i tak dobiega ich przygoda z naszym klubem, tak w taki sposób dobiega końca. Mogli odejść za pieniądze, nie chcieli, no to nie będę z nimi przedłużał kontraktu. Wracamy do tej zawodnicy z wypożyczenia, a my kończymy ten sezon oczywiście. No i nie wiem, co w tym sezonie następnym. Na pewno wiadomo, jak co sezon. Chcemy wygrać wszystko, co się da oczywiście, ale czy tak się uda, no zobaczymy. W miarę powinien się nasz skład cały czas robić lepszy, bo to wciąż są młodzi, świetni zawodnicy. Większość z nich oczywiście, bo już ci najstarsi mają z 27 jakieś lat, tak naprawdę. To mi się wydaje, że właśnie Brawdolan gdzieś mam tak około 27-8 lat. No bo najmłodsi, nie wiem ile mają najmłodsi nasi zawodnicy, bo już nie ma u nas kogoś takiego chyba bardzo młodego, choć w sumie nie no. Lind może mieć jakieś 22, to samo, nie, Tapie nie, Tapie jest starszy. Bustos też może być młody. Howard oczywiście, Hilzel. Mamy paru dalej młodych zawodników. Bardziej właśnie ta atak i pomoc. To są bardziej tacy
Już zawodnicy bardziej doświadczeni, bo już naprawdę parę dobrych sezonów grają w naszym składzie. Ta właśnie nasza obrona najwięcej miała zmian. Howard już wiadomo też, że bardzo długo u nas gra. A właśnie środkowie obrońcy nasi, Lind na bramce i Hiltzel na lewej obronie, no to nie grałem aż tak długo to naprawdę. Jak nowy sezon się będzie zaczynał, to też oczywiście będziemy musieli zmienić nasze stroje. Nie wiem, jaki miarę wzór sobie wziąć, ale jakiś na pewno sobie ciekawy wybierzemy. Może na pewno, znaczy na pewno, pewnie się powtórzy jakiś, bo już właśnie nie będę mógł cały czas mieć nowych, innych strojów, bo nie da się tak w nieskończoność mieć inne wzory. Ale myślę, że na pewno jakiś ciekawy weźmiemy. Na wyjazd oczywiście też. Jakoś bym chciał ciekawe też kolorystykę. To zielone właśnie i białe chyba. Taką mieliśmy kombinację. Bardzo fajnie, bardzo mi się podobały te koszulki wyjazdowe. Transferów pewnie może jedynie na uzupełnienie kadry będziemy robić. Jakiś tam na przykład wolnych zawodników może podpiszemy, może to jak już, ale nie będziemy chyba nikogo kupować. No i teraz właśnie możemy edytować nasz klub, możemy zmienić nasze koszulki wyjazdowe, są naprawdę spoko, ale pewnie zamienimy sobie. No i tak, w tych kolorach bym właśnie zostawił. Może popatrzmy ogólnie, jakie są ciekawe. Te są nawet, ale nie wiem, jakoś niezbyt. W sumie te za Adidasa by nie były złe, ale na przykład na wyjazd może te by wtedy były. Bo te my chcemy mieć też na wyjazd. Te może w sumie były spoko na domowe. No, to by było nawet spoko. Takie będziemy mieli domowe. Adidasa chyba nie mieliśmy ani razu Adidasa, tam mi się wydaje. I takie będziemy mieli. A na wyjazd, no to też wiadomo, że Adidas musi być, no to. Odkąd się zaczynałem Adidasy? To jest Nike jeszcze. To są Nike, to jest Umbro. Tu chyba jest Adidas? Tak, to jest chyba już Adidas. To też jest Adidas. Te ogólnie nie są złe, te mi się dość podobają. Tylko, że właśnie kolory byłyby jakoś ciekawie. Na przykład podstawowy. Jakim dawno nie mieliśmy podstawowy? Może jakiś taki na przykład szary, a ten uzupełniający, na przykład nie wiem. Tak jest trochę. Nie wiem. Takie właśnie. Ten drugi kolor jakby był jakiś taki na przykład żółty. Podoba mi się szczerze, podoba mi się taka kombinacja. I podobają mi się ogólnie te stroje. No, podobają mi się te stroje. Szybko dość tym razem mi się udało wybrać. I to są właśnie inne stroje. Pierwsza chyba Adidasa właśnie mamy. Podobały mi się te wyglądy. Trochę takie są właśnie te wzorki, takie fajne. To mi się dość podoba. Dobra, sprawdźmy najpierw teraz, wrócili do nieco wyposażenia. Mamy pięciu bramkarzy, zdecydowanie wystarczająco dużo. Zero, ale jeśli nie odejdzie, to nie będę z nim podpisał kontraktu, bo chciałem go sprzedać. Wtedy będziemy mieli tylko czterech bramkarzy. Grossabel, z nim na pewno sobie przedłużymy kontrakcik. To samo Mosquera. Nie, nie składę. Mosquera chciałbym. Tutaj jest przedłużenie, tak. Dobra, Lind widzę, że też by się przydało przedłużyć. Poprzedłużam kontrakty teraz może już, żeby nie robić tego w styczniu z tymi wszystkimi zawodnikami, którzy potrzebują oczywiście. Garrido przedłużymy. Bustosa oczywiście, że przedłużymy. No 27 lat ma, więc na przykład on jest bardzo młody dalej. Salazara z chęcią oczywiście przedłużymy. 3 lata kolejne. I Squierdo przedłużymy go. Do niego nic nie mam, ale on jest takim zawodnikiem bardziej na wypożyczenie pewnie. Moyano. Bardzo ciekawy zawodnik w ogóle. To jest chyba nasz junior. Ciekawy naprawdę zawodnik. Waga z nim. Spróbujemy. Chce przedłużyć. Fajnie. Carrillo chyba też będzie chciał przedłużyć. Tak, też przedłuża. Z Clarkiem bardzo możliwe, że nie będzie chciał. Nie, jednak chce. Spoko, ale bym go wystawił na sprzedaż, tak naprawdę. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś sprawa problemów. Aguirre oczywiście fajny, naprawdę rezerwowy, zostaje z nami na dłużej. Acuña, nie, to jest Zerua, ale nie będę podpisał, tak jak mówiłem. Acuña, z nim podpiszemy. Spoko, rezerwowy obrońca. No i Torres, młody napastnik, też nim oczywiście przedłużymy kontrakt. I to tyle, jak na razie. I wracamy teraz do patrzenia. Gorosabel powinien pójść na wypożyczenie. Myślę, że Mosquera zostanie. Mosquera pewnie właśnie zostanie jako trzeci nasz taki bramkarz. Choć w sumie nie. Póki Zerual jeszcze jest, to niech Mosquera idzie. Jeśli Zerual będzie sprzedany, to Mosquera wróci z wypożyczenia. Avila oczywiście jako nasz rezerwowy bramkarz. Trzech lewych obrońców, jeden na wypożyczeniu. Oczywiście pasi mi to. Środkowi obrońcy trzech, czterech, czterech. Podpisałbym młodego jakiegoś. No, podpisałbym jakiegoś młodego środkowego obrońcę, nawet i od razu go wypożyczyłbym. Tylko właśnie taki on najlepiej i chciałbym komuś dać może pracę.
Jakiś wolny zawodnik. Środkowy obrońca. I będę w miarę patrzył, który mnie zaciekawi po tych właśnie tutaj podsumowaniach. Ten jest dość ciekawy. Ten nawet też wygląda spoko. Ten może nie. Tego za to sobie na przykład wezmę. Dość długo dni to zajmuje. Może przez to, że nie mamy właśnie zbytnio tych dobrych skautów. O, ten wygląda ciekawie. Ten jak jest Anglikiem, to 12 dni. Może przez to właśnie, że jest Anglikiem, a my gramy oczywiście w lidze angielskiej. Ten naprawdę wygląda spoko. Ten też bardzo, bardzo, bardzo fajnie wygląda. No i to mi wystarczy. Dobra, idziemy dalej patrzeć na tą naszą kadrę. Skończyliśmy na środkowych obrońcach. Prawy obrońcu mamy trzech. Oczywiście będzie Tavares wypożyczany kolejny rok. Taka niestety no jego rola. Kto może tu być wypożyczony? Silva, ja bym wypożyczył. Kto tu jest jeszcze w miarę młody? Ci mamy po 24, Greco 24. Szark jest młodszy, więc on pójdzie na wypożyczenie. Wolf pójdzie na wypożyczenie. I Square dopójdzie na wypożyczenie. Ci młodzi bardziej będą wypożyczani. Mojano nie jest. Nie, to Pacheco jest tym młodym Hiszpanem. Ciekawe w ogóle, Mojano jest Hiszpanem, Aguayer jest Hiszpanem. Mamy naprawdę tutaj fajną kolonię Hiszpanów. Tu czterech nawet razem jest. Ci oczywiście tutaj zostają. Można byłoby poszukać rezerwowego lewego skrzydłowego, ale nie wiem, czy tam jest potrzebny. 99 overalla ma Braw. Pierwszy raz chyba, no mam pierwszy 99 overalla, naprawdę. Nie wiem, czy dopiero co chyba wybił, tam mi się wydaje. No i napastnicy, no to Olsen. Kto jest naszym rezerwem teraz? Borgs, no to tak. Dipła. Torres pójdzie na pewno na wypożyczenie. Olsen pewnie pójdzie na wypożyczenie, ma 21 lat. I nie wiem, czy nie będzie się trzeba rozstać z jakimiś napastnikami. Dipła myślę, że nie jest nam naprawdę w ogóle potrzebny. Wilson niech już zostanie jako taki trzeci napastnik. Tego lewego skrzydłowego chyba nie będę czego, bo niezbyt mi się opłaca, tak mi się wydaje. Nie jest to jakoś mi potrzebne zbytnio. Dobra, no to więcej nic nie mam tutaj. Mamy tutaj Bayern, PSG i Al Nassr w naszej grupie. W tym pucharze, to znaczy turnieju zaproszeniowym, tak można go nazwać. To się nazywa Puchar Elity Azji, ten, w którym jesteśmy akurat. Muszę monitorować tych właśnie zawodników tutaj na naszej liście transferowej, bo oni mogą. Jak wystarczy mi, że będę w miarę wiedział, ile oni chcą zarabiać, albo jakaś ich wartość jest, to też to by już mi trochę nakreśliło na to, jak dobrze są. Pierwszy mecz będzie z PSG, że pewnie. No właśnie, tylko Szar i Tapia nie są powołani. Nie wiem czemu, tak szczerze. Może ich drużyny, znaczy Tapia jest z Hiszpanii? Czy skąd w ogóle jest Tapia? Szar jest ze Szwajcarii, to może jego drużyna się po prostu nie dostała na puchar ten europejski, a Tapia jest Urugwaju. No to jest bardzo też duża szansa. I 2028 jest? Nie, 2030, 2026, drugi. To by był mundial. 2030 to jest mundial. Czyli bardzo jest duża szansa, że po prostu Szwajcaria i Urugwaj się nie dostali na mundial i dlatego oni są z nami. No ale tam widzę, że u Paryża dużo zawodników. Wszyscy praktycznie zostali. Ale i tak wygrywamy. Dipua i Szar z bramkami. Jak dojdziemy do tego meczu Al Nassr, to będę to sprawdzę znowu właśnie tamtych zawodników, bo muszę to w miarę często sprawdzać. A Villa nie będzie nigdzie pożyczany ani sprzedawany. Ciekawe jestem, czy już nie wzięje kogoś z tamtych zawodników, bo jest naprawdę taka opcja. Oferta wypożyczenia Silvy do Betisu. Czemu nie?
Czułem tak, że tak się zdarzy. Już pozabierali, to pewnie byli najlepsi zawodnicy, ci trzej. Najwyżej ich kupimy, tak szczerze. Stać nas za wszystko. 14 milionów ten jest wart, ten jest 26, ten jest 33. Powiem szczerze, że czułem. Tego dziwne, że jeszcze nie wzięli. Czułem, że ten będzie drogi, bo jakoś jak go brałem, to miał najlepsze podsumowania. Więc ja bym wybierał ten, wziął jego przed tym raportem nawet. A my możemy go kupić tam, mówię. Szybka sumacja z Al Nasr. Porażka tutaj, jedna bramka Rokombe. Kolejny mecz to mecz z Bayernem. Oferta transferu Clark do Cincinnati. Spoko miejsce, możesz sobie grać w MLS-ie. Fajna liga, naprawdę. Fajny kraj, oczywiście Stany. No i jeszcze może tam spoko pieniądze zarabiać. Silva na rok, zgadzam się oczywiście. I ostatni mecz fazy grupowej przed nami, który będzie z Bayernem. I tu jest porażka 3 do 2, Tapia i Borg z jednymi bramkami i chyba to też oznacza, że się żegnamy z tym turniejem przedsezonowym, co mnie niezbyt trapi tak naprawdę, że się żegnamy z takim turniejem. Tak, żegnamy się. Mamy mecz z Manchesterem potem. Mojano, oferta wypożyczenia, spoko, właśnie chciałbym go wypożyczyć. Chciałbym jeszcze podpisać tego zawodnika i myślę, że w taki sposób zakończymy dzisiejszy odcinek. Tylko właśnie podpiszę tego jakiegoś, raczej podpiszę, po prostu jak dojdą mi te raporty. Silva wypożyczony, fajnie. Clark nie zmieni bar, czyli też będzie się bawił w to, że nie pójdzie za nic. I Squire do wypożyczenia do Herenven, spoko. Chciałem w miarę właśnie raporty dostać już o wszystkich, żeby w miarę wiedzieć, jacy to są zawodnicy. Mojano wypożyczony i Squire dogadamy wypożyczenie na rok, spoko. Dobra, mamy te wszystkie raporty. Jestem najbardziej właśnie tego Mike'a Hoffmana ciekawy. Dziwne, że tacy zawodnicy na przykład mają, nie mają pracy w ogóle. Tacy jak na przykład Hoffman, który ma 1981 overalla. Czemu nie? Kupmy go, będzie naszym rezerwowym na obrońcą. Choć w sumie, no nie wiem, może to powinienem jednak. Ten Kis dalej nie ma z drużyny. Myślę, że tego Kisa wezmą jednak, bo Acuna jest spoko się rezerwowym obrońcą, więc ten Kis po prostu przyjdzie do nas jako właśnie taki piąty obrońca, który pewnie będzie wypożyczony od razu po tym, jak nas przyjdzie. Chciałbym jeszcze go dzisiaj właśnie podpisać i od razu, jak tylko go podpiszemy, kończymy odcinek. Zero oferta transferu, no ciekawe. Jest naprawdę bardzo ciekawe, czy on pójdzie. Nashville, no ja bym naprawdę w jego miejscu brał w ciemno, bo jak nie będzie o pracy, nie wiadomo, kto będzie go chciał po prostu wsiąść. 14 sierpnia będzie Super Puchar, czyli Manchester United wygrał Ligę Europy. Na to chodzi. Kisa akceptuje kontrakt. I w taki sposób mamy kolejnego obrońcę i oczywiście od razu, już teraz, póki pamiętam, dam go na listę wypożyczeń. Bustos chyba 89 overalla bił, mi się wydawało, że przynajmniej tak mi się wydaje, że on miał 88 jeszcze w tamtym sezonie. A tak to chyba nikt już nie wbijał overalla i brawo, z tym 99 overalla wygląda świetnie, naprawdę. Dobra, tak jak mówiłem, to jest koniec odcinka. Dzięki wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!